Siemaneczko, witam się w sobotę. Zaczynamy działać. Mam około 2 godzin teraz naprawdę, żeby podziałać, będę musiał jechać się rozliczyć finalnie z okien. Także trzeba będzie tam podjechać do Brojc. Dlatego na razie wezmę się pierwsze to za te krawędzie tutaj z tej strony. Żeby je tu przykręcić, żeby to było na gotowca, czyli dwie se wrzucę na górę. Dwie przykręcę z rusztowania, a resztę będę w stanie z góry na luzaku przykręcić, więc tam tylko się je wrzuci i załatwię ten temat. No a później od dołu będziemy lecieć po kolei sukcesywnie. Chyba na palecie będę się podnosił, powiem wam, i tak będzie chyba najlepiej. Kurde, że mnie radia nie przejechał, tylko głośnika. Tak będzie chyba najlepiej po prostu. Zobaczymy, dokąd sięgniemy z tą paletą, a później tu z rusztowania deski się da wyżej i powinienem tam na luzaku sobie sięgnąć. No i dobra, wchodzę. Udałem sobie tu wszystkie w sumie, bo może będę w stanie od razu tam kilka nakręcić, żeby z góry tam już nie łazić. O kurde. Jak coś to na paletę będę przeskakiwał, jak będę miał lecieć. Nie no, żartuję, chyba tak źle nie będzie. Ponawiercałem od razu sobie, co trzeba. Tutaj nic się tak naprawdę nam nie zmieni. To musi wejść tak, o i tyle, i tu tak ona siedzi, bo tamte są przykręcone, więc mogę dać wkręta i ładować to od razu i kręcić po kolei. No tam tylko się dostać, to jest dużo, dużo wyżej, nawet nie wiem, czy mi starczy, kurde, jak na te deski do góry podniosę, czy mi styknie, kurde, no nie będzie to łatwe. Dobra, tą stronę mamy, to zjeżdżam na dół, jedziemy od dołu do góry teraz. No i dobra, zaczynamy. Kłaść to sobie. Tu na razie jeszcze na drabince się opieram, ale tak to zaraz na maszynie będę. Na palecie sobie stał i z tego... Możesz, kochanie. I z tego, co wygląda, to będą one normalnie tutaj pasować. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dobra, siedzi. Dziewczyny odkleją naklejki już z okien, no bo nie ma sensu tego trzymać tak naprawdę. Później tylko z tego może być problem, jak się za długo przy... No na styk tutaj są z tej strony. Czy tam przez to, że ta krokiew jednak była trochę wygięta, to wszystko wychodziło jak wychodziło. Prawda, jest troszkę z większym luzem, ale siedzi tutaj ładnie na tym, więc można kręcić. No i lecę z tym po kolei do góry. Szczerze, tylko wszystkie klamki policzyć, czy jest tak jak trzeba, i tych wieczników, czy też jest odpowiednia ilość, że w razie czego jakby coś brakowało, to dobiorę dzisiaj. Tam w kartonikach zostawili. Panowie, dobra. Kręcimy i tak dalej, i tak dalej. I dobra, jakoś to leci. Jestem coraz bliżej szczytu, no tu będę musiał cały czas macerakiem się wspomagać, nie wiem jak wysoko dam radę na nim się podnieść. Mam nadzieję, że do samej góry, że będę miał swobodę tam dojścia. Pewnie się czuję tutaj na nim, powiem wam szczerze, jak na tym rusztowaniu bujającym się przy każdym ruchu. No to jest nienawiercona. Więc nawiercam sobie, no i jadę dalej, nie wiem, kurde, czy się wyrobię przed tym wyjazdem, chciałbym. Ale to też nie ma co się spieszyć na chama, bo wiadomo, co pośpiech może stworzyć. Dobra, to lecę dalej. Układam, jedziemy z tym. Co mi tak latasz, kurde, tutaj nieładnie. Na kolejnym poziomie, tak naprawdę już stąd powinien być w stanie zrobić tutaj jak najdalej i można by było lecieć wtedy już do ostatniego, ale nie wiem, jak będę wchodził na ostatni, bo drabina mi nie sięgnie. Jakoś z rusztowania będę musiał się wspiąć, no bo żona mnie raczej nie podniesie. Myślę, że to by było zbyt ryzykowne komukolwiek, kto nie ma doświadczenia na maszynie, żeby teraz mnie podnosił tak wysoko. Dobra, jedziemy z tym dalej. Czy patrzę, jak to prosto idzie. Kurde, środkiem mi tu wystaje jakaś. Ale... Tyle o ile naprawdę.
Muszę porównać się z drugą, żebym nie pamiętam jak tamta. Ciężko miałbym walczyć z jakimś sznurkiem. Nie, no jest podobnie. Wiadomo, no równo w linii tak co do milimetra tego nie ustawimy. Także jak na bez sznurka to i tak jest ok. Ta. Dobra. Nic, biorę ten gąsior i wjeżdżam tam zaraz. Ja się muszę wziąć tam drabinę chyba, bo mogę mieć problem, żeby tam się dostać do tej palety. Także wchodzimy tutaj, a chociaż nie, może jakoś wejdę. Schiza jest, nie powiem. Ale jakoś tu się wzepnę chyba. Nie wiem jak to się będzie trabujać, bo to jednak już na wysięgu pełnym trochę chodzi. Ale bez tragedii, dojście mam, to najważniejsze. Kurde, tego już przykręciłem, a tego nie mam przykręconego, więc pierwsze co muszę to odkręcić. Nie wiem jak szybko będzie mi zjeżdżało w dół, muszę kontrolować, żeby ściany się nie wbić. Kleję taśmę, mam wszystko już poprzykręcane. Kurde, nie wziąłem łotka, ale to zagnę ręką. Tam tyle to się zagnie. Starczy mi tej taśmy, no tak na styk, powiem wam. Nie pytajcie co tutaj robię, nie? Gdzieś walnąłem się gdzieś tu na którymś tym gąsiorze i mi nie wychodzi końcówka. Z Sylwkiem gadałem akurat teraz i się zagadałem i muszę teraz się cofać. Ja pierdzielę, powiem wam, że nie wiem jak ja to zrobiłem wczoraj, kurde. Myślałem o dupie Marynie i tak wyszło. Teraz muszę to kurde wszystko poprawiać. Mam tylko nadzieję, że nie pęknie mi pod nogą gdzieś jakaś ta. Jakaś. Tutaj, tak? Mam. Ta, tu jest jeszcze luz, kurde, zobaczcie. Że dałem ciała po całej linii. No dobra, nic, poprawiam to i zaraz się odzywam. Czy już będzie teraz dobrze? Jest, dobra, żyjemy. Mogę przykręcać wszystkie. I tutaj chyba muszę dać, słuchajcie, muszę dać tu wkręta, nie ma innej opcji. I tu dwa kliny, żeby lekko podnieść go do góry. Ach się kurde, zgrzałem jeszcze. Mam nadzieję, że zdążę przed tym jak metalak się wbije mi w ścianę. Ale i tak w miarę dobrze się spisuje, trzyma fajnie, więc spoko, mogłoby być gorzej. To jadę z tym. O, mam tu te pakiersy z tyłu, mam mało czasu, bo metalak coraz bliżej jest budynku. Kurde, muszę się wyrobić. Mam nadzieję, że to styknie. Z drugiej strony też tak robiłem. Tu siądzie. Tu siedzi równo. Tu jest lekki luz. O, coś takiego. Tu jeszcze będę musiał wskoczyć i tak zrobić ten. Jak to się nazywa? To będę musiał wskoczyć zrobić. Ile luzu? Jeszcze 10 cm mamy. Dobra. Tu owale, no nie ma innego wyjścia. Jeszcze tu będę wchodził, w razie czego to jakaś poprawka, czy z silikonu tam dać, czy coś w tą dziurę, chociaż wątpię, że tu coś przyleciało. No, mam nadzieję, że ten szpaks tylko mi sięgnie tutaj. A jak nie, to będzie musiał tego długiego dać. Ile on tu ma? Nie, złapie. Więcej nie przyciskam tego, kurde. Tak to jest, tak to będzie. Dobra, spadam, bo zaraz maszyna mi zrobi to, czego bym nie chciał i z dołu lukniemy jak ten, o kurde no. I z dołu zobaczymy jak to wygląda, jeśli chodzi o równość tego ostatniego gąsiora. No i tu muszę ten trójkąt jeszcze władować tam później, z tego. Jak on się nazywa, z czego? Ze strutonitu, co mam wycięty. Także to trzeba jeszcze z tym tam wskoczyć, żeby to wykończyć. Ale to po powrocie, jak wrócę już, bo wydaje mi się, że już jestem w plecy z czasem. Dobra, jest spoko, jeśli chodzi o wysokość. Może jeszcze, powiem wam, dam drugiego wkręta na tym gąsiorze z przodu jeszcze. Bo i tak stąd tego nie widać, a zawsze to będzie zamocowane. I tam też nie wiem, czy tego nie zrobię, powiem wam. W późniejszym terminie. Jest spoko, jest równo. Gdzieś tam może delikatnie któryś odstaje, ale nie ma tragedii, więc
więc jest elegancja. Ja spadam, bo mam kurde ta. Mam za 5:12 na pierwszą ma być, a kawałek jeszcze mnie czeka, więc lecę. Dobra, udało nam się dojechać na czas jeszcze. Mamy za 15 pierwsza, także jest gitarka. Idę na szybko i wracamy tam do siebie i tam podorabiać to, co trzeba, te drzwi wstawić też. Zobaczymy, jak to z pogodą będzie. Jestem, smarnę sobie tylko tą benzyną ekstrakcyjną i gdzieś miałem kawałek papieru i już go nie mam. Nie, jest. Wszedłem tylko, żeby to się trzymało. No i wrzucam to i zaklejam. Nie wiem, co z tym robić. Czy go tutaj przykręcać jeszcze? Ten równo idzie, elegancko, kurde. Nie no, trzyma się. Nie ma po co tutaj chyba dawać tego wkręta jeszcze jednego. Nie wiem, sam powiem wam. Ale do góry nie mogę go nawet ruszyć, więc chyba nie ma takiej potrzeby. Tak naprawdę. No dobra. To ten jeden, niech to trzymie. Tak, jeszcze sprawdzę symetrówką. Już nie brałem poziomicy, tylko żeby tu było równo do dołu. 2, 3, 6. I też 2, 3, 6, 7. Dobra. Jest git. Zostawiamy tak, niech ten klej przyklei. Tu sobie tego jeszcze dołożę i trochę nie wiem, czy mi tego wejdzie. Tak tutaj od tyłu spróbuję. Zobaczymy, jak on się spisze. Kurde, dobrze, już łapię, powiem wam, nawet przy ścisku palcem czuć, że to załapuje. Dobra. Przelecę to szmatą i tyle. Dobra, spadam na drugą stronę zrobić to samo. I ten temat byśmy mieli zakończony. No nie wiem, w każdej chwili mogę w razie co metalakiem tu sobie wskoczyć i póki mam to rusztowanie to naprawdę. No nie wiem, wypowiedzcie się, co sądzicie o tym. Czy powinienem tu dawać jeszcze wkręta, czy nie. Czy tu jest sens coś tu paćkać, tu i tak ta woda nie przejdzie, ile tam tej wody wleci tak naprawdę. O ile cokolwiek, a nawet jak coś wleci, to i tutaj wyleci, więc to jest spoko. Dobra, to spadam i zaraz z drzwiami będziemy jechać. Okej, słuchajcie, idealnie w czasie się udało wyrobić, bo zaczyna padać. Tam mam wklejone to, także teraz tylko tutaj zobaczcie, jak ten stropian podziałałek, kurde. Przykryję tylko to, żeby już więcej z niego nie zbierały. I spadam do środka, te drzwi trzeba będzie wziąć i wstawiać. No i dobra, jestem w środku. Wczoraj nawet nie pokazałem tych drzwi, jak tu one się otwierają. Sam nie mogłem rozkminić na początku, ale ogólnie patent jest taki, że jedziemy z nimi tak, żeby je uchylić, a jak chcemy je otworzyć na bok, to tak o, no i jedziemy do końca. Tutaj, przy zamknięciu właśnie rozkminę miałem, jak je dopchnąć, a je trzeba po prostu w momencie zamykania tak jakby pociągnąć do siebie troszkę. I wtedy zamykamy, oczywiście nie wciskamy tam taśmy, zaraz musiał powtórzyć to, ale tak to wygląda. Przespałem się już z tą lewą stroną, już mi przeszło trochę, no bo i tak nic nie zmienię, a tak naprawdę nie będzie tragedii. Jest wszystko ok, tyle że no zrozumiałe chyba jest to, że wiecie, o co mi chodzi. Jak tu będzie sofa i jakiś stolik, no to lepiej by było, jakby to było z tej strony. Wchodzimy, otwieramy, co prawda lewą ręką, ale otwieramy w tamtą i tu mamy eleganckie wyjście. A tak, no będzie tutaj trochę tyle, że stolik będzie gdzieś tu, wiadomo, a tu przejście czy tak będzie, więc one się w pełni otwierają. Kurde, nie spojrzałem, czy te zaślepki są na to. Na te tutaj, kurde, co to jest? Trzymadło takie chyba. Bo jest ta duża, szeroka, ale nie wiem, czy są tam te drugie. Coś tutaj jest, pewnie tak. Tu mamy te wszystkie wieczniki, wszystkie klamki. I tutaj mamy co? Tak, dokładnie, są te. Także wszystko jest, jak należy. Czyli to pochować na razie, no bo nie ma sensu klamek ten wyciągać. Sprawdziłem wszystkie piony sobie w oknach jeszcze wczoraj. Wszystko jest tak, jak trzeba, także spoko. Tak jak widzicie, zresztą ciepłe parapety jak były wklejane, to wszędzie był dany ten klej. Tutaj pod spodem, na łączeniach. Także jest gitarka. Nie miałem planu tutaj, żeby kleić te płyty
To nie są GK, bo koleżka mi podpowiedział właśnie, że można takie izolowane tutaj powklejać sobie i je też można normalnie oszpachlować. I tak rozkminiam, jak to będę robił, żeby to nie kolidowało z tym, ale tu jest kawałek do przyklejenia, a jak walniemy na nią w sumie klej, to on będzie tu jednością i to powinno trzymać się, także albo po prostu skrócę lekko tą taśmę jeszcze. No zobaczymy, jak to będzie, to się będzie myśleć wtedy. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy i jakie te drzwi są. Tu na pewno coś będzie trzeba poprzykręcać, jakieś drewno na jedną, na drugą stronę. 1,02, a one są 90 chyba, jak się nie mylę. Gdzie? 87. O kurde. To muszę coś pomyśleć, żeby coś tu nakręcić z jednej strony i z drugiej. Dobra, znalazłem co nieco w drewutni. Nawet takiego jednego grubasa, żebym nie musiał skręcać, a tu praktycznie on jest pod wymiar. Będę musiał tylko lekko z końcówki uciąć. I on nam jedzie tu na jedną stronę. Zamocujemy go, mam 6 na 100, a tylko bym musiał nawiercić sobie lekko w nim ten rowek, bo on nie złapie 6 na 100 nam. Na pewno mnie złapie, bo tu jest 80, więc tak słabo będzie trzymał. Więc lekko się zagłębimy tutaj najwyżej, ale to się zrobi, nie ma z tym problemu. I tak wiertem w sumie nie wziąłem, więc jeszcze bym musiał wrócić. Na razie tylko długości podocinam. No i filmik w końcu rzuciłem, bo... Jak to się nazywa? No bo zamuliłem z nim tak naprawdę. Pojechałem tam i całkiem zapomniałem. Dobra, mamy, spróbujemy rzucić. O kurde! Stawałbym, później się nie męczył, żeby to wybić stąd, ale nie, jak podejdzie może młotkiem lekko, to ta elegancka jak ja kołka trawożę. A nie, dostał luzu, dobra, spoko, wyjmiemy jak coś, tylko nawet już tego wbiję do montażu tego, że zaznaczyć dziurę na kołka. Tak, no z murem i tyle, to nie mam co się za bardzo szczypać w piony poziome. Dobry! 30 się chciała kleić. A jeden pasek taki damy w sumie i tyle. Tam trochę przyszczelnie, żeby przeciągu nie było, choć i tak mówię górą. I tak górą będą te przeciągi, i tak będą górą te przeciągi, no bo... Mamy tam nie ten. Ciekawe, jakby pianę w ogóle dał, ale przed tynkami to nie jest chyba dobry pomysł, mi się wydaje. Tutaj walić pianę, że po instalacji, w sensie wziąć i zapianować w strop. To tak to zawsze ta wilgoć jakaś tam z tynków będzie mogła sobie odejść górą, a jak to kurde bym wszystko wziął i ten, to mogłoby ciężko. No ma tu siedzi, żeby w dziury teraz trafić jeszcze. Ale było na równo, więc powinno być ok. Nie widzę ich tam naprawdę, więc może być ciężko. No, nie łapią. Albo ja nie trafiłem tego, kurde. No, ten złapał. Tamten jeden nie. Ten też. I bateria jeszcze padła. Dobra, tego dokręcę. Co my tu mamy? Używkę jakąś? No. Dokręcę tego i tak się będzie tu trzymać. Do góry nie poleci, aby nie... I tych, jak to mówią, wiatr nie wypchnął. Też złapała, tak? To ten, co nie złapał w sumie tutaj, nie wiem czemu. Co za menda. Ani go teraz wyjąć. Mogę wyjąć i pogłębić w sumie trochę jeszcze bardziej tą. Może za mało dałem. Dobra. To robię to i z drugiej strony robię to samo z tamtej małej deski i będziemy wstawiać. Wbijam tu kawałek też tam trochę tą. Maznąłem, jak to się nazywa, pianą. Ładnie spadnie, co? No i dobra. Siedzi. Przykręcę go na parę wkręcików tylko i... I powinno być ok. Przykręciłem tam sobie już dechę, to żeby to poszerzyć trochę. Ale muszę tę pianę wyciąć tutaj, bo będzie prawdopodobnie przeszkadzała nam w montażu. Trochę jeszcze mi zeszło, bo Sylwek wpadł na chwilę na bajerę z Dominikiem i żeśmy pogadali trochę i zeszło. Także wezmę to
zetnę tą wystającą pianę, tylko no i powinny one wejść. Może być, że trochę na chama, ale bo tam mamy, jesteśmy tak na niby 5 mm luzu mamy, ale bałaganu jeszcze narobię. Ale trzeba, inaczej nie da rady. Trochę zabawy miałem, jak je wyrywałem ogólnie, że udało mi się je w jednym kawałku z tego domku wyrwać, to i tak był sukces. Choć gdzieniegdzie dostały po dupie. Tutaj tylko chyba tutaj wytnę i nawet nie muszę wycinać, bo to wyrwę to i przymierzamy, zobaczymy. Czy jakiś klin jeszcze wejdzie, czy one centralnie od razu wlezą. Coś tam wchodzi, ale ciasno wam powiem. O kurde. No może będzie git w sam raz, tylko że nie będzie miejsca na pianę, ale w sumie kij z tą pianą. Tak naprawdę wszystko jak dechy w pierdziele. Aby się tylko zamykały i otwierały, to najważniejsze. Jakiś młotek trzeba było wziąć, ale mi wypadną. O kurde. No nie wiem, czy nie, czy tu nie będzie za ciasno i nie trzeba tej dechy jeszcze wywalić. Zaraz zobaczymy. Profesjonalny montaż drzwi to się nazywa. Patrzcie, jak stąd. Trochę kurde ciężko coś jest. Ale zaraz dociągniemy śrubami. Może coś z tego będzie. Ta, bo tu jest trochę luzu. Zobaczymy. Tu jest na równo już, tu też biorę wkręty zaraz. Zaraz zobaczymy. Tylko tak, te setki trzynastu przejdą. Przejdą, będzie git. Nie ta wkrętarka jeszcze. Złapię tylko tutaj na razie, żeby zobaczyć, czy w ogóle one nam tu się trochę rozciągną, żeby się zamykały bez problemu, ale te zawiasy też rozpiżdżone i w ogóle. No i słabo. Powiem wam, słabo. Tylko tu dołem bym mógł jeszcze dojść. Teraz to w ogóle. Chyba będzie za ciasno, powiem wam szczerze. Tu mam dociągnięte już, bardziej nie pójdzie, nie? Chyba, że tam górą jeszcze trochę pociągnę, ale słabo trochę, kurde, bo tak to znowu będzie szpara straszna, jak tą dechę bym wykręcił stąd. Więc i tak źle, i tak niedobrze. W tych zawiasach to już, się wszystko rusza, mógłbym to pociągnąć trochę ewentualnie, podregulować. Chociaż tu luzu nie mam, to nie. Nic z tego chyba nie będzie, powiem wam. Chyba, że jeszcze tu bym to przylutował, w miejscu zamka. Dawaj wiertło. To i tak później wyląduje na złomie. Więc nie ma to się za bardzo z tym szczypać. Wezmę wiertło jakieś. Aby tylko się zamykały tak naprawdę. Tu bardzo mi na tym nie zależy, żeby tu. Tu raz i. I tu dwa, żeby je dociągnęło, tylko kurde i będzie po robocie. No ta, to w tą wkładkę pociąga całą, a nie. A nie futrynę. A nie. Trochę ciasno, ale własno, jak to mówią. Tylko tak, teraz czy mam klucz gdzieś przy sobie? Jest tutaj. Czy na klucz się zamknę, bo to jest najważniejsze.
One tutaj go dostały też podczas wyrywania z domku ogólnie, więc patrzcie, no pięknie jest. Wyrobią się. Tylko górę co, górę jeszcze zapanuje. Tu trochę dociągniemy jeszcze, może. Lekko młotkiem podprostujemy i profesjonalny montaż drzwi zostanie zakończony dzisiejszego dnia. O kurde. Dobra, doszło, doszło. Wkręta jeszcze damy na górze. Na dole wszędzie pomontuję i będę się zwijał. Tu nie dawałem jeszcze, nie, nie. Trochę to dociągnąć. Siedzi. Antywłamaniówki normalnie będą. Tu da... Nie, tu dałem czy nie dałem? Nie dałem. I tu mamy. Nic się nie zmieniło? Nie zmieniło się nic. Kurde, może je zostawię? No tu też się wygięły, zobaczcie. No ale że miałem trochę z blacharką w życiu do czynienia, to... Trochę im to pomogę. Zobaczcie. Idealnie. Dobra. To pianę chyba trysnę tu na górze, bo jest szpara duża taka. Tu po bokach nie wiem, czy jest sens w ogóle. Może tu trochę i będę zakończał ten piękny dzień. Także co, widzimy się teraz ponownie we wtorek. Mam nadzieję, że sprawnie to pójdzie z tymi skosami i chciałbym w przyszłym tygodniu, jeszcze ma być ładna pogoda ogólnie. Chciałbym wlecieć na ten styropian tam, skończyć. Fajnie by było siateczką oblecieć to, jednego dnia wykleić, drugiego objechać siatką i mam nadzieję, że do tego czasu łaty przyjdą. Będzie można... A, przelecę tu też, co mi szkodzi. No i że łaty przyjdą i będziemy mogli jechać dalej już z dachem garażowym, kończyć to. Tu też dam sobie to. Nie było przewiewów jakichś dużych. Pewnie między tymi drzwiami będzie większy tutaj przewiew na tych futrynach niż tu na montażu, ale... Dobra, mamy to. Znaczy, ta piana mi ich nie ściśnie już więcej, także pakuję sprzęty i... No i widzimy się we wtorek. Drzwi zamontowane. Gdzie mam klucze? Jeszcze raz sprawdzę, tylko żeby się nie było szopy, że piana rozpręży, jak tu przyjdę i nie będę tu tworzyć. No tu by była heca. No i git jest. Trochę ciężko, ale jest gitarka. Dobra, to co? Do zobaczenia, trzymajcie się i pozdrawiam. Dobrej niedzieli wam życzę. Mam nadzieję, że jutro mi się uda to wrzucić ten filmik w miarę wcześniej. No i widzimy się we wtorek. Na razie, cześć.